Wälder, Gewässer und uralte Landschaft. Das Oderland ist voll davon. Die vielen Naturreservate, Landschafts- und Nationalparks laden zum Wandern, Radfahren oder zum Entspannen ein. Kennst du etwa schon den Geopark Eiszeitland am Oderrand, in dem alle Elemente der glazialen Serie, das heißt Grundmoränen, Endmoränen, Sander und Urstromtäler, vollständig erhalten und wie in keiner anderen Region modellhaft ausgeprägt sind? Der Geopark schließt große Teile des Biosphärenreservats Schorfheide-Korin ein. Neben zahlreichen Gewässern und Naturschutzgebieten beinhaltet es auch das UNESCO-Weltnaturerbe Krumsiner Forst mit seinen alten und weiten Buchenwäldern. Am östlichen Rand, direkt an der Oder, liegt der Nationalpark Unteres Odertal, der sich auf polnischer Seite als Landschaftspark Zeden fortsetzt. Weitere Naturhighlights in der Gegend sind das Landschaftsschutzgebiet Berlinchen-Landsberg und der Stettiner Landschaftsschutzpark Buchheide. Jeśli wybierzesz się na wędrówkę wzdłuż jednego z licznych zbiorników wodnych w regionie, z pewnością zauważysz, że pracowity budowniczy stworzył swoje własne królestwo. Pupr nie pojawi się przed tobą tak szybko, ale jego ślady w postaci zgryzionych i ściętych drzew i tamy oraz jeremia bubrów są nie do przeoczenia. Bubry, budując tamy, zatrzymują przepływ rzek i zakładają sztuczne stawy, dzięki czemu wejście do siedziby pozostaje zawsze pod wodą. W jeremiach buby znajdują schronienie przed światem zewnętrznym i zakładają zapasy żywności, które są regionalne i wegetariańskie, ponieważ na tym im zależy.